jeśli chodzi o wyszczepialność szczepionkami przeciwko grypie w naszym kraju, niestety nie wygląda ona najlepiej. Wynosi około 3,8%, jeśli chodzi o całe społeczeństwo. Myślimy wstępnie o 50% udziale pacjenta i państwa w finansowaniu tych szczepień, co uważamy zniesie absolutnie barierę ekonomiczną dla osób, które chciałyby się zaszczepić. Grupą, o której myślimy, jest grupa powyżej 65 roku życia. Uznajemy, że jest to grupa szczególnie zagrożona. Jeżeli chodzi o poziom wyszczepialności na grypę, niestety jesteśmy na ostatnich miejscach. I to zarówno w grupie, w populacji ogólnej, jak i w grupie osób mających 65 lat. W przypadku populacji osób starszych powyżej 65 roku życia u nas to 13,5%, w Wielkiej Brytanii 72%, więc wiele jeszcze przed nami. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą. Tak? To jest najważniejsza metoda profilaktyki chorób zakaźnych w ogóle i w przypadku grypy ona też się stosuje. Szczepionka nie chroni całkowicie przed chorobą, ale szczepionka chroni przed powikłaniami.